Złoty medal z młodzieżowych mistrzostw świata w bułgarskim Plovdiv przywiozła wychowanka klubu wioślarskiego Wisła Grudziądz Marta Wieliczko. Sukces dotyczył całej polskiej czwórki podwójnej. Nasze zawodniczki o udział w finałowej batalii musiały walczyć w repasażu. Najtrudniejsze było pokonać stres, żeby wszystko było w porządku, żeby zaufać sobie i innym zawodniczkom z mojej drużyny. Najgorsze było nie wiedzieć, na jakim poziomie jesteśmy. Czy damy z siebie wszystko, czy wystarczy to, co mamy? Po powrocie do Grudziądza młodej zawodniczce pogratulował prezydent naszego miasta. W oglądanym spotkaniu udział wzięli także prezes klubu Wisła Henryk Wichrowski oraz trener Jakub Urban. Ten złoty medal to jest zwieńczenie pracy Marty i mojej też i całego klubu, zarządu. Ale najważniejsze są medale seniorskie, nie ukrywajmy, za nie są największe granty i największa chwała. Tak wielki sukces młodej wioślarki pochodzącej z leżącego nieopodal Grudziądza Wielkiego Komórska nie wziął się z niczego. Przed startem w mistrzostwach cały zespół brał udział w intensywnych przygotowaniach. Byłyśmy teraz w Wałczu 5 tygodni, tam przygotowywałyśmy się wspólnie, robiłyśmy siłownie, wszystkie przygotowujące treningi szybkościowe i one dały naprawdę dużo wydolności, wytrzymałości, żeby wytrzymać cały tor. Po wielkim sukcesie Marty Wieliczko zaczęły pojawiać się głosy o jej możliwych szansach w rywalizacji z seniorkami. Działacze klubu wraz z kadrą szkoleniową o przyszłość swojej zawodniczki są w tym przypadku spokojni. Była już razem z seniorkami na zgrupowaniu w Szklarskiej Porębie, później w styczniu w Sierra Nevada i w lutym i w marcu w Portugalii. Także była przygotowywana przez cały czas pod kątem seniorskich składów. Gdy złoty medal zawisł już na szyi młodej zawodniczki grudziąckiego klubu, zaczęły pojawiać się myśli i pragnienia, o których mowa była już ponad rok temu w jednym z odcinków programu 1x1, czyli potencjalnego startu w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Jeszcze nie, jeszcze póki one nie były, to jeszcze dążymy do tego. Przypomnijmy, polska osada w składzie Olga Michałkiewicz, Marta Wieliczko, Katarzyna Zilman i Krystyna Lemańczyk uzyskała czas 6 minut 43 sekund i 20 setnych. W pokonanym polu zostawiła reprezentację Australii i Francji.